Moja ostatnia wizyta na giełdzie antyków zaowocowała zakupem takiego zabytku techniki. Jest to siekiera polskiej produkcji, tak zwana tarnowska, przypuszczalnie z lat 50. lub 60. Ta siekiera akurat nie posiada sygnatury, więc nie jestem w stanie zidentyfikować producenta, ale podobne były produkowane między innymi przez Osowca, Kuźnie Końskie. Waga całej tej siekiery to około 2 kg, a zatem żeleziec musi ważyć około 1200 gram, podejrzewam. Nie jest to siekiera wygodna do plecaka na biwak. Długość trzonka to 50 cm, trzonek jest bukowy. Jedyna modyfikacja, jaką zastosowałem w tej siekierze, to bawełniany oplot na trzonku, który ma go chronić.